To nowe BMW X4, które zmieniło się nieco na zewnątrz, jak i wewnątrz, choć ewolucja nie jest szokująca, a głównym wnioskiem, który można wysunąć, jest ten, że BMW z każdą generacją karykaturalizuje legendarne nozdrza czy też nerki, coraz bardziej je powiększając i eksponując. Przejdźmy do testu. Kilka lat temu BMW zszokowało, prezentując pierwsze X6, czyli droższe i mniej praktyczne X5. Gdy na dużego kupę SUV-a nie brakowało klientów, zdecydowano się na mniejszego brata. Czemu je? Od debiutu pierwszej generacji BMW X4 bawarski producent sprzedał około 200 tysięcy egzemplarzy swojego hitowego modelu. Podjęto decyzję. Auto zdecydowanie się podoba. Robimy je dalej. Jednak pierwsza generacja nie mogła pochwalić się zbyt proporcjonalną i zbyt zgrabną sylwetką. Jak jest z nowym modelem? Z przodu łatwo odróżnić nowy X4 od starego. Z tyłu jeszcze łatwiej. Można też pomylić go z Mercedesem GLC Coupe, na którego bawarscy styliści chyba trochę się zapatrzyli, ale nowy X4 ma lepsze proporcje, jest o 8 cm dłuższe i 4 cm szersze od poprzednika. Na dodatek jest o dziwo o 1,5 cm niższe, ale zabieg ten zastosowano bez echa w postaci mniejszej ilości miejsca we wnętrzu. Nadal jest go wystarczająco. Choć z zewnątrz wydaje się, jakby miało być zupełnie przeciwnie, opadająca szybko linia dachu sprawia wrażenie wręcz przygniatania głów pasażerów tylnej kanapy, ale siedziałem tam i niczego takiego nie doświadczyłem. W porównaniu do X3 miejsca jest tyle samo, natomiast jeśli zbierze nam się na wspominki, to w zestawieniu z X4 pierwszej generacji w nowym modelu siedzisko zamontowane jest nieco niżej, miejsca jest więcej. Nogi dostały trochę oddechu dzięki zwiększonemu rozstawowi osi o ponad 5 cm do 286. Klapa bagażnika unosi się elektrycznie, bądź też można to zrobić nogą. Bagażnik powiększył się względem poprzednika o 25 litrów i osiągnął wartość 525 litrów. Fotele drugiego rzędu siedzeń składają się w proporcjach 40:20:40 na płaską podłogę i możecie to zrobić z przestrzeni bagażnika. Po ich złożeniu uzyskujecie 1430 litry. Próg załadunkowy jest wysoko, ale na szczęście nie ma takiego uskoku. Jeśli chodzi o samą jakość wykończenia, to jak zwykle w BMW jest ona fantastyczna. Pod podłogą znajduje się dodatkowa przestrzeń na jakiś bibelot. Fajną sprawą jest to, że ta klapa jest unoszona na, a raczej utrzymywana przez teleskopy. Niewiele marek tak robi, a to bardzo przemyślane rozwiązanie. Oczywiście do kufra też można się przyczepić, jest mniejszy od BMW X3, to główny zarzut. Załadunek ciężkich walizek nie będzie łatwy przez wysoki próg załadunkowy, jak to w SUV-ach. Zobaczmy wnętrze. Projekt kokpitu jest zrozumiały i intuicyjny i nadal fani tego samochodu, fani tej marki od razu poczują się jak w domu we wnętrzu X4, chociaż mnie już chyba odrobinę zaczyna to nudzić. Nie da jednak nie zwrócić uwagi na fakt, że wszystkie przełączniki umieszczone zostały w logicznych miejscach, idealnych. Obsługa systemu infotainment odbywa się bądź za pomocą pokrętła iDrive zlokalizowanego jak zwykle na tunelu środkowym, bądź dotykowo. Również są tutaj, jest tutaj obsługa gestów, za pomocą których możecie podgłośnić radio albo zmienić piosenkę. Pokazywałem to w ostatnim teście BMW 6 Gran Turismo, który znajdziecie gdzieś w karcie powyżej. Zwracam uwagę na świetnie dopasowane sportowe fotele z szeroką regulacją, z możliwością podgrzewania. Występuje tu również podgrzewanie koła kierownicy. Przycisk włączający tą funkcję znajduje się tutaj na dole koła kierownicy. Kolumna kierownicza regulowana jest w obu płaszczyznach. To w połączeniu z, jak wspomniałem już, szeroką regulacją bardzo tego przedniego fotela sprawia, że optymalną i wygodną pozycję za kierownicą jest zająć niezwykle łatwo. Można się przyczepić do paru rzeczy, które przy ogóle wydają się jednak totalnymi bzdurami. Na początek ładowarka indukcyjna. BMW w X3 i X4 przerzuciło ją na tunel środkowy z podłokietnika. Wszystko ok, ale nie została dobrze zaprojektowana, przez co telefon zwyczajnie się z niej wysypuje przy ruszaniu z miejsca i przy przyspieszaniu. Dalej, powtórzę się, deska rozdzielcza nie jest już fancy. Zmieniły się niektóre elementy względem poprzedniej generacji, ale ogólny wygląd wciąż pozostaje ten sam. Osobiście jestem już nim znudzony. Również materiały we wnętrzu odstają od tych montowanych przez konkurentów. Na koniec klaustrofobia.
to coś, co będzie pasażerom tylnej kanapy często doskwierać. Małe, wąskie przeszklenia w połączeniu z nisko idącą linią dachu oraz niewielkim lufcikiem nazwanym tylną szybą. Niestety to daje kopa. BMW w nowym X4 poszerzyło odrobinę rozstaw kół w osi o 3 cm. Dodatkowo ten egzemplarz jest wyposażony w pakiet M Sport, który dodaje mu sportowe, usztywnione zawieszenie o zupełnie innej charakterystyce. Co prawda, tak byłoby w standardzie, natomiast ta wersja została jeszcze dodatkowo skonfigurowana o ten pakiet zmiany charakterystyki pracy układu tłumienia i dzięki temu możecie wybierać pomiędzy trybem komfortowym, trybem sportowym oraz trybem ekonomicznym. Jakość prowadzenia to coś, co zasługuje na piątkę. Nowe BMW X4 ma 162 cm wysokości, a i tak trzyma się drogi jak szalone. To SUV, który na asfalcie czuje się jak ryba w wodzie i daje poczucie kierowania samochodem osobowym. Jeśli chodzi o sam układ kierowniczy, to tutaj jest klasa, jak zwykle to jest BMW, także ja nie mogę, nie dam rady tak naprawdę tutaj narzekać. Kierownica świetnie leży w dłoniach, jest taka gruba, mięsista, na dodatek sam układ kierowniczy dość precyzyjnie przenosi wszelkie ruchy kierownicą, nawet te najmniejsze. I możecie być pewni, że kierunek jazdy zostanie zmieniony bardzo szybko. Ten egzemplarz wyposażony jest w jednostkę benzynową o znaczeniu 30i. Jest to dwulitrowy silnik o mocy 252 koni mechanicznych, połączony z 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów. I no, tej mamy trochę do zarzucenia, ponieważ no, nie spisuje się tak dobrze, jak na przykład spisują się skrzynie e-tronic w Audi. Owszem, w Mercedesie też często na to narzekam, że no, łapie opóźnienia, nie zawsze precyzyjnie odczytuje nasze zamiary i to mi trochę przeszkadza, bo jakby wydając tak dużo na taki samochód, oczekiwałbym 100% dynamiki. Do setki przyspieszacie tutaj w 6,5 sekundy, no to jakby nie ma tragedii. Podczas spokojnej jazdy prawdopodobnie będziecie osiągać mniej więcej 8,5 litra na 100 km. W mieście ta wartość powiększa się tak do 10-11, natomiast musicie się przygotować na to, że jeżeli będziecie częściej dociskać pedał gazu, no to na wyświetlaczu komputera pokładowego pojawią się wartości rzędu 15-16 litrów na 100 km. Tak naprawdę zatem najpoważniejszą wadą nowego BMW X4 jest jego wysoka cena. Wyższa niż w przypadku X4 poprzedniej generacji. Rzecz jasna, w nowym modelu dostajecie bogatsze wyposażenie, ale i tak duża szkoda. Jakie macie inne wybory? Mercedes-Benz GLC Coupé, Alfa Romeo Stelvio, Jaguar E-Pace, Porsche Macan? Jednak cena nowego X4 zaczynająca się od 235 tysięcy złotych to dość sporo. Jeśli doposażycie X4 w dodatki widziane w tym egzemplarzu, to cena potrafi się podnieść do 256 tysięcy złotych. Porównywalne Stelvio stoi za 212 tysięcy, a Porsche 239. Tu pojawia się największy problem, kiedy sportowy SUV BMW staje w szeregu ze sportowym, a jakże SUVem Porsche. Kto wygra? Odpowiedzcie w komentarzach. Subskrybujcie kanał, oglądajcie nowy odcinek Top już jutro o godzinie 20. Wróciliśmy z urlopów, przerwa się zakończyła. Do zobaczenia następnym razem.